Od lat byłem w sporcie, od lat potrzebowałem tej rywalizacji. Wcześniej byłem zawodnikiem sportów walki. Naturalna kolej rzeczy była taka, że chciałem może czegoś więcej. Może byłem przesiąknięty już sportami walki i crossfit to był ewidentnie sposób, w jaki chciałem trenować i jak się okazuje później, w jaki chciałem żyć, krótko mówiąc. Crossfit to nie tylko miejsce, w którym się trenuje, to też ludzie, którzy cię otaczają. Dzięki nim jestem tutaj każdego dnia ciężko trenuję, żeby osiągnąć swój cel. Moje początki crossfit łączą się z początkami crossfitu w Polsce. Mój klub jest afiliowanym klubem najstarszym w Polsce w tym momencie. Osobom, które zaczynają trenować crossfit, życzyłbym wytrwałości, cierpliwości na samym początku. Cierpliwość w tym sporcie jest kluczem do sukcesu. Tylko i wyłącznie powtarzając jak mantrę pewne schematy, pewne ćwiczenia, każdy element wielokrotnie, jesteśmy w stanie dojść do poziomu satysfakcjonującego nas, żebyśmy to też czuli. Najbardziej dumny jestem z tego, że przez lata, które ciężko pracowałem, przez które później stwierdziłem, że chcę zostać zawodnikiem, doszedłem do tego celu, jaki sobie postawiłem w głowie, jak już podjąłem decyzję o pozostaniu profesjonalnym zawodnikiem CrossFit, czyli dostanie się na CrossFit Games. Podczas treningu odcinam się od całej rzeczywistości, to jest czas tylko i wyłącznie dla mnie. Chcąc być profesjonalnym zawodnikiem jakiegokolwiek sportu, trzeba liczyć się z tym, że trzeba pójść na pewne kompromisy. Takim kompromisem jest trenowanie, zarazem czas ze znajomymi, z rodziną, z bliskimi. Zachować w tym wszystkim taki konstans, to jest klucz do sukcesu. Klub CrossFit, w którym trenuję, jest dla mnie drugim domem. Nazywam się Bartek Lipka i moje życie nie istnieje bez sportu.